Hej, hej, siemanko, ja jestem Tepolo i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. W tym odcinku zrobimy sobie swojego rodzaju taki challenge. Wpadłem na dość taki ciekawy pomysł, którego jeszcze nie robiłem. Siedziałem sobie i myślałem, gramy tutaj unikatami, ciągle jakieś coś nowego dropimy. Ale co by było w przypadku, gdybyśmy nie mieli żadnych unikatów i nawet żadnych zielonych itemów, czyli jakichś rzadkich nawet, czyli gramy z samymi szarymi itemami. W tym odcinku zaczynamy! I mój ekwipunek wygląda następująco. Wybrałem sobie totalnie randomowo z tego, co miałem tutaj, a że lubię topory, podwójny topór, wybrałem sobie, który ma właśnie takie zaklęcia. Nie będę tutaj używać ich wszystkich, chyba że ewentualnie weźmiemy sobie trafienie krytyczne, bo to nam się przyda. Grabieże raczej nie, wirowanie mamy i tak czy siak, atak obrotowy. Myślę, że przydałoby nam się zaklęcie ostrości i raczej zwiększymy sobie obrażenia o 33%, bo czemu nie? Chociaż troszeczkę kusi to wirowanie, ale wolę mieć podstawowe obrażenia w postaci 21 tysięcy niż tutaj dodawać. Wystarczy nam efekt ostrości, także sobie to dodajemy. Zaraz zobaczymy, jak będziemy naparzać. Dodatkowo zbroja najemnika oczywiście również szara, jakaś taka, byle jaka, z enchantów, które tutaj posiadamy. Myślę, że wybiorę chyba tylko te dwa, czyli mróz, który spowalnia naszych wrogów o 60%, skowyt agonii czy odbicie. Daje małą szansę na odbicie nadlatujących pocisków. Ok, weźmy sobie skowyt agonii. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Tutaj raczej nie mamy do wyboru czegoś konkretnego, tchórzostwo. Wydaje mi się, żebym wybrał tchórzostwo, ale dobra, niech będzie. Wykorzystajmy, mamy dużo punktów mocy do wykorzystania. Dlaczego nie? W przypadku łuku, no, powiem wam, że tutaj coś tylko i wyłącznie dla kosmetyki, złodziej szybkości to nie. Z łuku raczej nie będę korzystać, tak mi się coś wydaje. Chociaż przydałoby się mieć jakiś racjalek pozytywny, ale tak jak widzicie, no z łuku nie mam co wybierać. Nie będę raczej tutaj z niego korzystać. Ale skoro challenge jest taki, że gramy samymi szarakami, oczywiście artefakty zostają bez zmian, bo całe założenie challenge'u, który sobie przyjąłem, wymyśliłem, jest właśnie szara broń, szary armor i szary łuk pospolity, jeżeli tak to konkretnie można powiedzieć. Gramy samymi pospolitymi itemami. Dobra, jak to naparzamy? 125 tysięcy krytyk, wow, 40 tysięcy stałe damage. No dobra, w sumie świecimy się troszeczkę jak taki Super Saiyan z Dragon Balla, nie wiem czy ktoś oglądał. Mamy taki złoty połysk, okej, fajnie to wygląda. I dobra, wejdźmy sobie do jakiejś misyjki, wygenerujmy sobie jakiś poziom trudności może, taki adekwatny do naszego wyposażenia może. Co my tutaj mamy? Dolne sale, wspomniana kuźnia, to może być dosyć trudne. Ale creeperowe lasy, zobaczcie, plus 19 nam pokazuje, ok, ale znając ten poziom trudności, ciężko byłoby nawet z karwaszami. Także spróbujmy przejść chociaż apokalipsę plus 15. Jeżeli to przejdziemy, to w takim razie, jeżeli ja będę mógł, to i każdy z was na pewno będzie mógł wykonać tę misję w szarych itemach. Nie trzeba żadnych unikatów, poziom trudności jest adekwatny. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja też osobiście nie jestem jakimś hardkorem grający w tą grę. Dlatego też testuję, żeby sprawdzić, ile umiejętności wymaga ta gra, ile zależy od itemów, które posiadamy. Zobaczcie, tu już mamy problemy. Zobaczcie, apokalipsa plus 15. Także już ten poziom trudności nie jest adekwatny do tego, co posiadamy na sobie, a raczej to bazuje tylko i wyłącznie na naszym poziomie itemów. To jest trochę dziwne. Wydawało mi się, że unikaty mają jakby wyższą rangę, jeżeli chodzi o dobór, automatyczny dobór misji, który widzieliśmy przed chwileczką. No, powiem wam, że tak
Lekko nie jest, myślałem, że będzie trochę łatwiej i to jeszcze z takimi enchantami, no bo też mamy uderzenie krytyczne. Wzmocniliśmy też damage, który zadajemy z naszego aksa. Będzie trzeba mieć się na uwadze, mieć się na baczności, jeżeli chodzi o tutaj potworki i ten poziom trudności. Mogą nas tutaj zaskoczyć i to mocno. Zbieramy sobie itemy po kolei. W sumie szczerze mówiąc, mam już pełny bug. Muszę się pozbyć kilku itemków i to w dość szybki sposób. No i czy będzie pierwsza śmierć? Zobaczymy. Używajmy tutaj częściej tych potionków naszych artefaktów, które jeszcze posiadamy. O, uwaga! Użyjemy w końcu naszego łuku. Też świetny łuczek z nowego DLC. Mega animacja, która przyciąga wrogów do siebie, zobaczcie na to. Pyk, i są przyciągnięci do nas. No tutaj będzie trzeba wykańczać tych łuczników, to jest najgorsza bolączka tej misji akurat. Nie jest to misja najkrótsza, ale też będzie taka jakby adekwatna do naszego testu. Ło! I co, giniemy? A nie, jeszcze nie. Może krówka ma... O, jabłuszko zjemy. To się jakoś uleczymy. No ale ciekawe, jeszcze raz sobie zerknę, co my tutaj mamy. Zbroja najemnika. Jest redukcja obrażeń 35% i zobaczcie, jak oni nas mocno biją. No, powiem wam, że z tym wyposażeniem, które aktualnie mamy, powinniśmy dać radę Apokalipsa plus 10 na spokojnie, ale jesteśmy na plus 15. No i nie wiem, czy to damy radę. Jeszcze daleko. Jeszcze dużo przed nami. Do końca misji jeszcze daleko. Okej, creeperki. Tutaj będziemy mieli zagwozdkę z nimi. Oj, odbicie jeszcze mają. Niedobrze. Nie ma to jak creeper, który odbija strzały. Uwaga, i wybucha. Dobrze. Udało się spulować go odpowiednio. To jest mega ciężka. Mega ciężki sposób na nich, żeby w odpowiednim momencie odskoczyć. Aj, znowu odbicie. Dobra, może uda nam się przedrzeć. Czy nas to gonią? Nie, dobra, nie zauważyły nas te creepery. Ale tu są kolejne. O, powalony, o nie. Zrespił się, dobra, dostał na hita. Uff. Nienawidzę, jak się creeper respi zaraz za naszymi plecami. O, odważnie poszedłem, dobra. Też ten odcinek nagrywam w odpowiedzi na wasze propozycje w komentarzu. Też nieraz widziałem pytanko albo taką propozycję. Topolo, nagraj hard mode, gdzie masz jedno życie. Coś tego typu challenge, także od razu wam odpowiadam i myślę, że w tym odcinku będzie odpowiedź, że no nie jestem aż tak hardkorowym graczem, żeby sobie móc na to pozwolić. Chyba, że miałbym po prostu zastrzyk wolnego czasu i można by było to przećwiczyć, zobaczyć, jak to by wyglądało. Bo na stan dzisiejszy czas nas goni, a czasu jest coraz mniej i szczególnie teraz w tym czasie świąteczno-noworocznym. No i dobra, lecimy dalej. Ojojoj. Za dużo pająków, za dużo pająków. Dużo za dużo. Ale dobrze, że jabłuszka nam dropią. No kurczę, nie spodziewałem się, że aż tyle pająków tutaj będzie. Z kolei one też nie są aż tak wymagające w ubijaniu, nie są aż tak wymagające naszych umiejętności. No i dobra, przechodzimy dalej sobie. Jeszcze nie zginęliśmy ani razu, chociaż było kilka razy bardzo, bardzo blisko. Dobra, czas użyć grzybka, tak mi się wydaje. No i dobra, kolejny checkpoint, wezmę sobie może zaopatrzonko, strzałki się przydadzą. Dobra, pajączki zapraszam na imprezę w roli głównej TNT. I znowu się zrespiły, no to jest coś niemożliwego. Co może być gorszego od pająka? Zenchantowany pająk! Jeszcze spowalniający pająk, no nie.
No coś te krytyki na mnie wchodzą. Dobra, spróbujmy uciec z tej aury mrożącej, spowalniającej nas. O, i świnka jest, jak dobrze. Świnka na hita padła, wow. Gong zadziałał w odpowiednim momencie. No, na razie nam wychodzi. Uwolnij osadników. Najtrudniejszy etap misji. Tutaj będzie potworków co niemiara. Wrzućmy TNT może tam. Okej, okay, udało się kogoś ubić. Wyczyściliśmy sobie temat. I lecimy dalej. Okej, okay, byleby nie za szybko, bo to też jest taka... taka technika, w której giniemy bardzo szybko, jeżeli pognamy zbyt szybko do przodu. No to niestety gra od razu weryfikuje. No i dobra, myślę, że nawet... No, mam już tutaj coraz większą pewność siebie, jeżeli chodzi o tego builda. No i wychodzi na to, powiem wam, że chyba się da. Szare itemki, damy radę zrobić plus 15 apokalipsę, no. Coś podobnego, nie spodziewałem się, ale uwaga. Odpaliłem wszystkie zaklęcia i giniemy. Niestety, jedna śmierć. Już to na naszym koncie, no tutaj się poczułem zbyt pewny siebie. No i to jest to, o czym mówiłem przed chwileczką, że jeżeli pognacie zbyt szybko do przodu, nie zagracie taktycznie, to od razu gra weryfikuje. I tak też się stało na załączonym obrazku. No i dobra, podejście numer 2. Oj, te zenchantowane potworki, to jest właśnie. Najpierw czarodzieja trzeba ubić, czy tego nekromanty, czy jak on się tam nazywa. I śmigamy do przodu sobie. Oj, oj, owieczki dostały rykoszetem. No to jest właśnie ten obrotowy cios. Spowolnienie nawet działa, przywoływacz, o kurczaki. Trzeba go szybko ubić. Dobra, dostał. No jeżeli gong zadziała w odpowiednim momencie, to nie ma najmniejszego problemu. Tylko trzeba jednak mieć na baczności. To jest to. Dobra, nie wracamy tam do tyłu. Idźmy do przodu. O, enchanting do atakowania. Zwiększyliśmy swój damage. I teraz możemy bić jeszcze mocniej. Dobra, aurę sobie włączyłem. Oj. Nie ma co nas leczyć, jabłuszko, szybko. No, za długo tutaj zabawiłem. I giniemy, drugi raz, dobra. Więc to nie był najgorszy etap, tylko teraz jest najgorszy etap. Tych zaklinaczy, tych czarodziejów, nekromantów, czy jak oni się zwą. Jest dużo więcej tutaj. Ajajaj. Szybko po schabik, żeby nas tutaj uleczyło cokolwiek. I patrzcie, mamy kolejnych czarodziejów tutaj. Co ich się tutaj wzięło tyle na końcu? Co jest niemożliwe? Ostatnia szansa, co jest? Dobra, na spokojnie. Krytyk 300 tysięcy. Dobra, za dużo czempionów na sam koniec się zebrało. I padliśmy. Mamy ostatnią szansę i uwaga. Szybko. Lecimy, omijamy, jest, zrobione. Wykonaliśmy misję Apokalipsę plus 15 z samymi szarymi itemami. No, jestem w szoku, chociaż udało się w ostatniej chwili, ostatniej sekundzie. Pokonaliśmy te drzwi, tą ostatnią bramę. Wylosowaliśmy sobie jeszcze grzybka na pocieszenie, ale tak jest, udało się. Pospolite zbroje, pospolita broń, pospolity łuk dał radę na Apokalipsa plus 15. Jeżeli mi się udało, to wam się również uda na 100%. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jest to dosyć coś innego, taki challenge swoisty dla mnie. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy może byście wybrali lepsze enchanty
niż ja, czy może macie lepsze tutaj sposoby na wykonanie tych misji. Może wam się w ogóle udało wykonać Apokalipsę plus 20 również z pospolitymi zbrojami, pospolitą bronią. Ciekaw jestem, czekam na wasze info w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się na live, jeżeli mi się naprawi internet, bo dalej te problemy występują, szczególnie wieczorami. Nie wiem, co jest grane, ale będę informować na bieżąco. Oczywiście będzie też informacja na kanale, czy live będzie, czy go nie będzie, tak jak to bywało zawsze. Dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, komentarze, subiki. Na razie, siemanko, hej!